No, znowu mamy agrafkę kolejną. Niestety nawet ruchem drogowym tutaj kierowali. Przeżycie niesamowite. Ja tylko patrzę, ale mąż kieruje. Wow, 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 wow. Udało się. Widok na fiord Grinanger. Zaraz słońce się schowa za zboczem. Będzie zimno. A dzisiaj niestety się zachmurzyło. I idziemy na rejs z fiordem, ale nie wiemy co będzie widać. Geiranger, jesteśmy na takiej uliczce do portu. Ale generalnie to tu tylko parę sklepików, kilka budek z lodami. I po sezonie chyba cisza i spokój. W niedzielę o 9 rano jeszcze cisza i spokój. Niestety się zachmurzyło. No, zobaczymy jak będzie. A tu przystań dla statków wycieczkowych, ale nie ma ich w tym sezonie. Stateczkiem popłyniemy na fiord. A mewy nas zapraszają na wycieczkę. Płyniemy na rejs po fiordzie Grinanger. Pogoda nie najlepsza, ale chociaż nie pada. Tak, förte ta hänsyn. Vänlig ger dig känn med kvarnöjrutgångar och brandsläckningsapparat är. Det är gott märkte och vägkart runt om i fartöjet visar kvar. Ale latem jest mało wody.
to wodospad Zalotni, który jest zlokalizowany po drugiej stronie, naprzeciwko 76. Tu można wysiąść ze statku i pójść ścieżką z powrotem do Greenanger i zobaczyć farmę tam na górze. Tak wygląda stacja jak pod pokładem. Ale pod pokładem nikt nie siedzi, wszyscy siedzą na zewnątrz. Akurat słońce wyszło. Tą drogą będziemy jechać za chwilę. Jesteśmy na parkingu pod Rosenthal.
na drogę troli. Nie wiemy co tu jest, ale jakieś fajne mostki i chyba rzeczka i kolejny wodospad. Tam w kanionie leci woda. I kolejny wodospad. To kipiel jak w Słowenii, wycięty wąwóz. A kanion wyrżnięty zupełnie jak w Słowenii. A tam jeszcze z drugiej strony mostu dalej jest wodospad i zakręt. Niesamowite. Ciekawe jak to się nazywa, ale tu gdzieś znak musi być. Jedziemy drogą troli. Jesteśmy na wejściu na drabinę troli, ale naprzód jest punkt widokowy. No, w sezonie zatłoczony. I kto mówi, że na tej wysokości jest zimna woda? Jak to normalnie się można kąpać? Napędzający strumień, a tam jest druga platforma widokowa, z której widać całą dolinę. Idziemy na drugi punkt widokowy przy tych skałach granitowych. No i zaraz będziemy tam zjeżdżać. Wolałbym podjeżdżać, ale będziemy zjeżdżać. Ale na razie mamy tu przepiękne widoki. Tym razem nie podjeżdżamy, tylko zjeżdżamy. Tylko nachylenie było 10%. Jechaliśmy już więcej, 12%. A tu drabina troli w całej okazałości. No, rozreklamowana, ale chyba po gorszych zdarzało nam się jeździć. A tu wodospad, który sfilmujemy z góry, bo pewnie przy nim nie będzie gdzie stanąć. A tam drugi wodospad. Sklep z pamiątkami przy parkingu. Wszędzie trolle.
To jest właśnie droga, którą jedziemy i musimy przepuścić, bo niestety jest wąsko i akurat trafiliśmy na agrafkę. No, jedziemy dalej. Korek odetkany. No, znowu mamy agrafkę kolejną. Niestety nawet ruchem drogowym tutaj kierowali. Przeżycie niesamowite. Ja tylko patrzę, ale mąż kieruje. Wow, 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 udało się. Kolejny zjazd. I most przy wodospadzie. I most przy wodospadzie. Wow. Ale tu nie staniesz. Ale tu niestety nie możemy stanąć, bo ktoś miejsca zajął. A poza tym nie można. Rowerami też pod górę jadą.